Rzeszów na żywo to pierwsza na Podkarpaciu telewizja internetowa transmitująca na żywo z wielu kamer wydarzenia sportowe, kulturalne, biznesowe i kościelne nie tylko z naszego regionu. Wykonaliśmy już dla Państwa kilkanaście transmisji. Oto niektóre z nich. Pierwsza transmisja na żywo odbyła się w styczniu. Był to koncert charytatywny, którego dochód zasilił konto ciężko chorego Maćka Miernika. Dzięki tym pieniążkom mógł kontynuować leczenie. Dzięki telewizji Rzeszów na żywo ten koncert mogli oglądać w internecie live m.in. Maciek, nasz przyjaciel, jak i wielu fanów naszych, którzy też brali ku naszemu zaskoczeniu czynny udział w licytacjach charytatywnych, które miały miejsce podczas tego koncertu. Telefonicznie łącząc się poprzez mój telefon, m.in. kolega z Nowego Jorku wylicytował wiele rzeczy. Byłem w szoku, bo nawet nie wiedziałem, że on to ogląda. Siedział w pracy w tym momencie i brał czynny udział w naszej imprezie. Także telewizja Rzeszów na żywo przyczyniła się bardzo do tego, że cała ta impreza mogła być oglądana na całym świecie, nawet w Izraelu, w Stanach i w wielu innych miejscach Europy, również w Polsce. I dzięki temu też była akcja SMS-owa prowadzona podczas tego koncertu. Wiele osób z zagranicy mogło wysłać SMS-a i wspomóc Maćka. A więc było warto. Kolejna transmisja to spotkanie młodych diecezji przemyskiej. Transmitowaliśmy adorację Krzyża Świętego. W uroczystości wzięło udział 1500 osób i ponad 5000 widzów. Koncert Szkoły Muzycznej Yamaha to niewątpliwie jedna z największych imprez transmitowanych przez naszą telewizję. Program na żywo trwał 4 dni i ponad 42 godziny. To była świetna promocja Ogólnopolskiej Szkoły Muzycznej Yamaha. W tym roku pierwszy raz zaprosiliśmy telewizję Rzeszów na żywo.pl. Muszę Państwu powiedzieć, że była to świetna sprawa, dlatego że nasi uczniowie, którzy mają rodziny rozesłane po całym świecie, między innymi w Australii, w Afryce, w Ameryce i tak dalej, można by wymieniać naprawdę mnóstwo miejsc na całym świecie. Babcia, która mieszka w Australii, czy gdziekolwiek, gdzie indziej na świecie, mogła wnuczka usłyszeć, co normalnie byłoby to niemożliwe, bo nie mogłaby przyjechać na ten jednorazowy koncert. Wykonaliśmy wiele innych transmisji, ale niewątpliwie największą oglądalność przyniosła nam transmisja z 8. Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. Oglądało nas ponad 17 tysięcy widzów na całym świecie. Czy takie transmisje są potrzebne i komu? Jesteśmy bardzo zadowoleni z Rzeszów na żywo.pl, ponieważ transmisja internetowa, telewizja internetowa pokazała Iwoni Zrój na całym świecie i mogliśmy nasz piękny festiwal zespołów polonijnych transmitować na cały świat. Według mnie technologie internetowe, transmisje obrazu są przyszłością i powinno się inwestować. I zapraszam wszystkich do tego, żeby korzystać z usług Rzeszów na żywo.pl. Realizacja takiego materiału jest zdecydowanie tańsza, a target tak zwany jest zdecydowanie większy. A to wszystko możecie Państwo oglądać dzięki. To właśnie jest robione tym, to wozem transmisyjnym, mobilnym na 5 kamer HD. Generalnie to tworzymy nie tylko transmisje do internetu, ale także do transmisje telewizyjne, czyli wóz jest jakby uniwersalnym wozem, że nie tylko tworzymy transmisje do internetu, gdzie mogą nas oglądać internauci, ale także jesteśmy producentem zewnętrznym i współpracujemy z różnymi stacjami telewizyjnymi i ten nasz sprzęt właśnie jest do tego wykorzystywany. Po takich koncertach, gdzie oglądało nas wiele tysięcy ludzi przez 4 dni, non-stop, zapisało się nam ze szkoły po takich koncertach może w przeciągu 2 tygodni koło 50 nowych uczniów, dlatego naprawdę jest to doskonała forma reklamy. Przed nami kolejne, mam nadzieję, udane transmisje. Zapraszamy do oglądania ich. Zapraszamy do współpracy. www.rzeszuwnażywo.pl